Trzy aspekty życia codziennego naszych przodków były tematem kolejnego wykładu dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Narodziny, małżeństwo i śmierć to najważniejsze etapy w życiu każdego człowieka, które na przykładzie naszego terenu przedstawił Tomasz Spychała, etnograf z Muzeum Ziemi Wielońskiej. Opowiem Państwu, jak to wyglądało w XIX wieku na terenie Ziemi Wielońskiej na podstawie własnych trochę badań związanych z tym tematem, przeglądając różne akta kościelne, akta parafialne dotyczące narodzin właśnie, ślubów i śmierci, ale również inne zapiski, inne dokumenty. Oskar Kolberg, etnograf i folklorysta, również zbierał informacje na terenie Ziemi Wielońskiej, jednak jego zapiski na temat życia codziennego jej mieszkańców z tamtego okresu są bardzo skromne. Nie tylko Kolberg pisał o naszym terenie. Pochodzący skąd Nowak Reinert, który sporo o pieśniach ludowych z tego terenu napisał i o brzędach. Ale proszę Państwa, jeszcze jedna postać, która jest prawie zapomniana, Józef Miniszewski. Nie pochodził stąd, pochodził z Wielkopolski. Żył w czasie powstania styczniowego. Opisał bogate dzieje ludowe terenu Ziemi Wielońskiej. Właśnie w tych trzech aspektach życie, śmierć i życie, śmierć, wesele. Został powieszony w czasie powstania styczniowego, uznany za zdrajcę. Powstańcy wykonali na nim wyrok śmierci. Wykład był przykładem tego, jak życie codzienne silnie wiązało się z panującą sytuacją polityczną w XIX wieku, gdzie okresem przełomowym w tradycji ludowej było uwłaszczenie chłopów. Bardzo ważny aspekt XIX wieku, który wpływa na mentalność, to jest końcówka wieku XIX i to, co my znamy z tej rewolucji przemysłowej. Rozwijające się okręgi w naszym okolicy, ten okręg łódzki, chociaż muszę Państwu powiedzieć, że do okręgu łódzkiego, tego przemysłowego, z terenu Ziemi Wielońskiej w XIX wieku, końcówce XIX wieku, nie ma jakiegoś parcia mieszkańców naszych w tamtą stronę. Mieszkańcy Ziemi Wielońskiej, jako że jesteśmy na granicy z Niemcami, prą na zachód, tam właśnie przedostają się i stamtąd przywożą te wszystkie nowe wzorce zachowania. Na obszerną relację z wykładu o narodzinach, małżeństwie i śmierci na przykładzie Ziemi Wielońskiej zapraszamy do Kulturalnej TV-ki za tydzień.